Nowy konkurs na szefa Suwalskiego Ośrodka Kultury został w miniony wtorek ogłoszony przez prezydenta miasta. Poprzednie postępowanie wprawdzie przyniosło rozstrzygnięcie naboru, bo komisja wskazała kandydata na dyrektorski fotel, ale kandydat o czym informowaliśmy, rozmyślił się w ostatniej chwili. Jak poinformował w specjalnym oświadczeniu ratusz, wskazany przez komisję kandydat nie przyjął posady i odmówił podpisania umowy z uwagi na zaproponowane mu wynagrodzenie. Zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu konkursowym i przepisach prawa, kandydat, który odmówi podpisania umowy w zaproponowanej i zaakceptowanej wersji, nie może zostać powołany na stanowisko dyrektora tej instytucji. Po kilkudniowym na myśl, prezydent miasta zdecydował się ogłosić kolejny konkurs. Zasadnicze warunki stawiane kandydatom nie uległy zmianie. Teraz chętni mogą aplikować do 30 listopada bieżącego roku, przedkładając między innymi swoje koncepcje funkcjonowania ośrodka. Tymczasem umowa wiążąca prezydenta miasta i aktualną dyrektorkę ośrodka wygasa z końca października, kto będzie zarządzał ośrodkiem do czasu wyłonienia nowego szefa. Nie wiadomo. Jak nas w środę informował Kamil Schnel, kierownik biura prezydenta, w ratuszu jeszcze nie zapadła decyzja, jak problem na czas bakatu zostanie rozwiązany. Nie można wykluczyć, że na stanowisku przez czas procedowania konkursowego pozostanie dotychczasowa szefowa Alicja Andrulewicz. Dzisiaj jednak nie udało się nam z nią skontaktować, by potwierdzić lub zaprzeczyć tej tezie.